Dzień dobry. Dzień pierwszy. Hakerku? Tak? Spoczko, podoba ci się tutaj? Idziemy sobie właśnie na psią plażę. W Dębkach jest wydzielone jedno takie miejsce dla psów. Na całym wybrzeżu znajdziecie ich kilkanaście chyba już. Zobaczcie, jak wygląda to tutaj. Jak widzicie, tutaj jest strefa dla psów. Ciągnie się ona tylko przez 100 metrów tutaj na wschód, więc nie jest to plaża zbyt duża. Gdyby wszyscy chcieli się tutaj psiarze zmieścić, to myślę, że byłby niezły tłok. Regulamin jest taki, że zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. Psom należy założyć kaganiec, czego nikt specjalnie nie przestrzega, i opiekun zwierzęcia zobowiązany jest posprzątać po nim. To na szczęście się dzieje. Są tutaj nawet, słuchajcie, takie specjalne kosze. To są kosze na zwykłe odpady. A tutaj mamy kosze dla psiarzy. Więc tak wygląda psia plaża. Tutaj z tyłu, jak widzicie, jest jeszcze taka budka z piwem, z jakimiś przekąskami, z dosyć głośną muzyką, ale dalej już tam za mną jest psia plaża, gdzie jest cisza, spokój. Dzisiaj jest kiepska pogoda, więc nie ma zbyt wielu osób. Spokojnie można tutaj przyjść z psami. Tak jak Wam mówiłam, ta plaża jest dosyć mała, więc wszyscy raczej wybierają się jeszcze dalej tutaj na wschód. Nikt z tym nie ma większego problemu, mimo że oficjalnie ta plaża kończy się po 100 metrach. Oficjalnie też zgodnie z zasadami psy powinny być na smyczy i w kagańcach. Praktyka jest taka, że praktycznie żaden pies tutaj nie jest w kagańcu. Większość jest na smyczy, albo jeżeli są psiaki puszczone luzem, to raczej takie, które są odwoływalne, nieagresywne i nie stanowią tutaj żadnego problemu. Także bardzo fajna plaża i naprawdę polecam. Wybraliśmy się dzisiaj z psiakami na spacer plażą nad Piaśnicę. Piaśnica to jest rzeka, która ma ujście tutaj właśnie w Dębkach. Przepływa przez wydmy, przepływa przez plażę, więc co roku jej bieg jest zupełnie inny. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda w tym roku. Jak widzicie, kiedyś rzeka wpadała do morza tutaj, gdzie są te palisady takie drewniane, a w tym roku powędrowała sobie tutaj tak daleko. Zrobiło się jedno zakole po prawej stronie, a do morza wpada tutaj po lewej stronie. Na Piaśnicy organizowane są spływy kajakowe. Rozpoczynają się na wysokości elektrowni wodnej w Żarnowcu, a kończą się tutaj, czyli u ujścia Piaśnicy do morza. Zobaczcie, ktoś nawet spływa z psiakiem. Pozdrowienia, kojarzymy pani Kana. O super, pozdrawiam również. Ale miło. Ależ tutaj jest pięknie. Pokażę Wam, jak przygotowuję dla psiaków jedzenie na dany dzień, bo nie jest to jakieś szczególnie trudne. Tutaj mamy lodówkę. Tutaj mam miskę, w której rozmrażam jedzenie. No i cóż, wyjmuję sobie z lodówki porcje na dziś, czyli na przykład mielone wołowe i na przykład żołądki indyka. I został mi tutaj jeszcze łój wołowy. Wkładam sobie wszystko. Dobre będzie. Lektor, będzie Ci smakować dzisiaj. Wkładam sobie to wszystko do takiego pojemnika. Lodówkę zamykam. A to w takim plastikowym pojemniku stawiam sobie gdzieś na zewnątrz, żeby się rozmroziło. O, na przykład tu. I akurat wieczorem będzie gotowa porcja dla psiaków. One już chyba są głodne teraz. Po całym dniu wczorajszym, pełnym wrażeń. Zjadłybyście coś już dzisiaj? Lektor, Haker, jesteście głodne?
co? A, słuchajcie, znalazłam tu jeszcze taką fajną miskę. Nie pokazałam Wam jej wcześniej, bo znalazłam ją w jednym z plecaków. Bardzo fajna miska na wodę, taka składana. Teraz jest trochę w niej wody, więc nie złożę jej całej. Ale taka silikonowa, łatwo ją umyć, zajmuje bardzo mało miejsca, także też na wyjazdy takie rzeczy bardzo się fajnie sprawdzają. Także jak widzicie, z karmieniem psów barfem podczas takich wyjazdów wcale nie jest duży problem. Tutaj jeszcze gospodyni była na tyle miła, że użyczyła mi swojej wielkiej zamrażarki, więc jedna taka duża torba z zapasem jedzenia dla psów trafiła właśnie do zamrażarki. A niedługo wybiorę się do lokalnych sklepów i zobaczę, co tutaj można na miejscu kupić z takiego surowego, świeżego mięsa. A to lokalny sklep, bardzo fajnie zaopatrzony. Zobaczymy, czy w środku znajdzie się coś dla psiaków. No i proszę bardzo, są ćwiartki skóry z indyka, jakaś tutaj pieś kurczaka, mielone mięso. Nie jest może to jakiś powalający wybór, ale coś zawsze się znajdzie. No, chyba w końcu pojawiło się słońce. Idziemy na plażę. Będąc psem na plaży w taki upalny dzień, trzeba oczywiście pamiętać o tym, żeby psa nie przegrzać, żeby się nie odwodnił i żeby nie dostał udaru cieplnego. Dlatego też psiaki mają parawan oraz taki parasol, po to, żeby dostały jeszcze więcej cienia. I tutaj też możecie zobaczyć taką naszą zieloną, rozkładaną miskę ze świeżą wodą.